słuchać Polaków, zmieniać Polskę, ponieważ Polska, podobnie jak Grudziądz, potrzebuje radykalnej, gruntownej zmiany. I potrzeba tej zmiany jest wyczuwalna i w Polsce, i w Grudziądzu. W Grudziądzu, tak nam się przynajmniej wydaje, jest jeszcze bardziej dotkliwie odczuwalna i potrzebna. Dlatego też rozwinięciem tego hasła Prawa i Sprawiedliwości jest słuchać mieszkańców, zmieniać Grudziądz. Proszę Państwa, tak się składa, że ubiegam się o trzecią kadencję. Po raz trzeci chcę kierować naszym miastem, chcę decydować o jego przyszłości. I powiem Państwu, że w zasadzie każda z dotychczasowych kadencji, kiedy miałem zaszczyt i przyjemność kierować Grudziądzem, zawsze najważniejszym, najistotniejszym elementem była potrzeba zmiany, była wola zmiany. I tę wolę zmiany poszukiwałem, tej woli zmiany poszukiwałem u ludzi z mojego najbliższego otoczenia. I dzisiaj wiem, że będzie podobnie, że jeżeli decyzją Grudziądza od listopada czy grudnia będziemy ponosili odpowiedzialność za przyszłość Grudziądza, to tym, co będzie nam potrzebne najbardziej i czego będę potrzebował i poszukiwał u moich współpracowników, to będzie wola zmiany. Wobec tego nie da się przełamać tej niemocy, w jakiej obecnie znajduje się nasze miasto. Dlaczego Grudziądz potrzebuje zmiany? Krótka odpowiedź. W ciągu ostatnich 8 lat rażąco spadł potencjał dochodowy Grudziądza. To jest bardzo dziwne, bo okres tych 8 lat to z pewnych względów najbardziej optymalny moment w tej historii po roku 89, który można było i należało wykorzystać, żeby ostatecznie wyrwać Grudziądz z tych wszystkich złych uwarunkowań, jakie stały się naszym udziałem po roku, po transformacji. Tak się niestety nie stało. Potencjał dochodowy miasta zamiast rosnąć bala. Co to znaczy? To znaczy, że w coraz większym stopniu, coraz większą część budżetu miasta pochłaniały wydatki stałe, które rosły lawinowo, natomiast coraz mniejszym stopniu były one zaspokajane czy pokrywane dochodami, które nasze miasto generowało. Ja oczywiście mam swoją teorię, ja wiem, dlaczego tak się stało, ale tego nie będziemy teraz rozumieć. Dramatycznie wzrosło zadłużenie. Dzisiaj wynosi ono ponad 320 milionów złotych. Jest to tylko zadłużenie miasta. Proszę Państwa, w 2006 roku Grudziądz był praktycznie miastem bez istotniejszego długu i był miastem ze zrównoważonym budżetem. To było zaledwie 8 lat temu. Dzisiaj mamy miasto, którego filozofią kształtowania kolejnych budżetów jest deficyt. Oczywiście kredyt jest narzędziem, którym należy się posługiwać. Ale kredyt nie jest, nie może być pomysłem. To nie jest sposób na zarządzanie miasta. Tym narzędziem się należy posługiwać, ale cały czas należy pamiętać o tym, że jest to kredyt. Jest to coś, co trzeba kiedyś spłacić. Czasami wydaje się, że o tej prawdzie zapominają również władcy Polski, ale co tu dużo mówić. Wydaje się czasami, że o tym zapomina właściwie cały świat, któremu się wydaje, że można żyć w nieskończoność na kredyt. Tak nie jest. Realizowane inwestycje mają charakter gadżeciarski. Nie przynoszą ani dochodów miastu, ani miejsc pracy. Proszę Państwa, w ostatnich latach realizowane inwestycje przez miasto przy bardzo dużej możliwości pozyskiwania pieniędzy unijnych, w większości są to inwestycje, dla których wręcz chyba nie prowadzi, na pewno nie prowadzi się normalnego biznesplanu, to znaczy przygotowując się do inwestycji, nie robi się rachunku tego,
ile ta inwestycja będzie kosztowała, jakie przyniesie i kiedy przyniesie zyski i kiedy się zwróci. Nikt jakby nie prowadzi rachunku, po co się robi tę inwestycję. I tak jak powiedziałem, poza trasą średnicową, która z 5-letnim opóźnieniem, być może za tydzień czy tam za półtora będzie oddawana do użytku, z 5-letnim, tak jak powiedziałem, opóźnieniem, poza tą inwestycją, która bez wątpienia jest Grudziądzowi potrzebna i ona jego jakby szanse, możliwości, potencjał zwiększa, to nie można tego powiedzieć o żadnej innej inwestycji. Wszystkie pozostałe, często inwestycje za wiele dziesiątków milionów złotych są inwestycjami kosztotwórczymi. Tak, proszę Państwa, nikt rozsądny i nikt normalny nie inwestuje. Nikt tak nie inwestuje. Grudziądz należy do liderów w rozmiarach bezrobocia wśród miast grodzkich. I opowiadanie bajek, proszę Państwa, o tym zmniejszającym się bezrobociu i tak dalej, jest zawracaniem głowy. Ja już mówiłem kiedyś. Był czas w tym mieście, Grudziądz miał oczywiście bardzo wysokie bezrobocie, ale przypomnę, że w 2002 roku zaczynałem swoją kadencję od 33% bezrobocia. Takie ono było. Ale prawda wtedy była taka, że kiedy bezrobocie w Polsce balało, to w Grudziądzu balało dwa razy szybciej. Jeżeli rosło, to w Grudziądzu rosło dwa razy wolniej. Ale ta prawidłowość nie obowiązuje obecnie. Ale jest coś gorszego, jest coś więcej. Będę o tym mówił jeszcze za chwilę. Proszę Państwa, ten poziom bezrobocia nie uwzględnia kilku tysięcy młodych Grudziądza, którzy opuścili to miasto. Gdyby teraz te 7 czy 8 tysięcy ludzi znalazło się tutaj i poszukiwało pracy, to bilibyśmy wszelkie możliwe, krajowe i być może nie tylko rekordy w poziomie bezrobocia. Taka jest prawda o grudziąckim rynku pracy. Grudziądz stał się zagłębiem najtańszej siły roboczej. Proszę Państwa, to jest, kiedy przegląda się te nieliczne i gdzieś tam rozrzucone w internecie czy w materiałach oferty, czy pseudo-oferty, jakie miasto rozsyła w świat do potencjalnych inwestorów, to kiedy się odcedzi różnego rodzaju piękne słówka, które nijak się mają do rzeczywistości, to w zasadzie jedynym argumentem, który potrafi przedstawić obecna władza w Grudziądzu, to największą zaletą tego miasta jest tania siła robocza. I to, proszę Państwa, też jest jeden z naszych największych problemów. Ponieważ my oprócz faktycznego bezrobocia, oprócz ukrytego bezrobocia, mamy również ogromne pole pracy pozornej. Pracy pozornej. Staży, które się po 5 razy odbywa i które nigdy nie zakończą się prawdziwym i stałym zatrudnieniem. Mamy ogromne pole pracy wykonywanej za 4 czy za 6 zł za godzinę. Za to nie da się, jeden człowiek nie potrafi się utrzymać. A co dopiero mówić o utrzymaniu rodziny. Ale taki człowiek nazywa się już człowiekiem, który ma pracę. I prezydent Malinowski mówi w ostatniej debacie, że on ma tutaj 1000 zapotrzebowań pracodawców, którzy poszukują pracowników i nie mogą ich znaleźć. Jeden wniosek. Jesteśmy społeczeństwem leni, którym się pracować nie chce, prawda? Praca na nas czeka, a my z jakichś powodów nie chcemy z tego dobrodziejstwa skorzystać. Następuje lawinowa ucieczka młodych ludzi, mieszkańców do innych miast, ale przede wszystkim za granicę. Mówię to z ogromnym bólem i nie wstydzę się, nie boję się odnieść tego do mojego osobistego doświadczenia. Jestem ojcem trójki dorosłych synów i córki, która się uczy. Dwójka z tych synów od wielu lat przebywa na Zachodzie.
trzeci skończył właśnie teraz studia prawnicze i niestety wśród najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji będzie trzecim emigrantem, który uzna, że w tym kraju i w tym mieście dla niego miejsca nie ma. I w tak dramatycznej i tragicznej sytuacji są tysiące ojców i matek w naszym mieście. I w ich interesie, ich interesem jest to, aby położyć w tych wyborach kres dotychczasowej władzy. Jeżeli chcecie, żeby wasze dzieci kiedyś wróciły do tego miasta, żeby miały po co tu wrócić, to musicie zmienić władzę w Gruzinach. A za rok musicie zmienić władzę w Polsce. Bo tylko wtedy naprawdę zmienicie. Tu piszę, że skala tej emigracji młodych ludzi jest w Grudziądzu 2-2,5 razy większa. Ja przypominam, kilka miesięcy temu, kiedy pierwszy raz użyłem tego argumentu na jednym ze spotkań ruchu na Grudziądza ze skarbnikiem obecnym, z panem Szubiałem, dysponowałem mniejszą ilością danych, nie wiedziałem tego, co wiem dzisiaj. I wtedy użyłem, powiedziałem, że ta skala emigracji jest 1,5 razy większa niż w porównywalnych miastach w Polsce. Ale dzisiaj już wiem, że to wtedy nie doszacowałem tej liczby. Ona jest 2-2,5 razy większa niż w innych miastach. Dokonuje się rabunkowa wyprzedaż majątku komunalnego. Wszyscy w zasadzie znamy przykłady takiej działalności. Ja jeszcze w dalszej części swojego wystąpienia będę miał okazję o tym powiedzieć. Światowi niszczy się biznesowy i miastotwórczy charakter śródmieścia Grudziądza. Zastanawiałem się nad słowem światowy, ale wreszcie z szacunku właściwie dla dotychczasowej władzy użyłem tego, bo gdyby się miało okazać, że to, co się wyprawia z grudziąckim śródmieściem podczas tej kadencji, a szczególnie to, co się wyprawia od 2,5 roku, że to się dzieje nieświadomie, to wtedy, no, myślę, że byłoby to zdanie na temat obecnej władzy druzgocące. Dlatego ja chcę ją jednak w jakiś sposób docenić i uważam, że robią to nie z głupoty, ale świadomie. Czy lepiej? Nie wiem. Czy to lepiej? Nie wiem. Ale taką intencję im przypisuję. Ekonomiczne. Udało nam się to ogromnym wysiłkiem przy naszych zabiegach, ale również przy ogromnym zaangażowaniu polityków i lokalnych, prawda, i ogólnokrajowych na szczeblu centralnym, udało się w roku 2006 zdobyć status specjalnej strefy ekonomicznej dla dużej części Grudziądza. I od tego czasu praktycznie ta strefa ciągle jest wykorzystana w minimalnym stopniu. Jeżeli nawet nie jest w jakimś części wykorzystana, to na pewno nie jest to takie wykorzystanie, jakiego się spodziewaliśmy i na które liczyliśmy. I teraz czas na przejście do drugiej części. Tu będą tylko hasła. Damy Grudziądzanom pracę. Dlaczego w ten sposób to określę? Ponieważ niektórzy twierdzą, no a co prezydent miasta ma do zrobienia, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy czy dawanie pracy. Otóż ma bardzo dużo. Otóż ma bardzo dużo. Odrzuca, nie przyjmuje do wiadomości. Tępie to u ludzi, z którymi współpracuje, jeżeli któryś z nich cechuje się taką postawą, jaką cechuje się od początku swoich kadencji pod Robert Malinowski. To znaczy tego, że ja niczego nie mogę. Nic od prezydenta miasta nie zależy. Proszę Państwa, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Władza prezydenta miasta jest władzą ogromną. Jest władzą prawdziwą. Prezydent miasta może mieć wpływ, jeśli tylko chce. A przede wszystkim, jeśli ma pomysł na to, jak to zrobić,
może mieć wpływ na każdy aspekt funkcjonowania i życia w tym mieście. I zaraz powiemy. Pozyskanie inwestorów dla całego obszaru Grudziąckiej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. Otóż, proszę Państwa, udział miasta w tym względzie jest ogromny. Możliwości również. I dotyczy to nie tylko działań promocyjnych, marketingowych. Dotyczy to również chociażby uzupełnienia brakującej infrastruktury w tejże strefie ekonomicznej. W tym zakresie w ciągu ostatnich 8 lat zrobiono bardzo niewiele. Dokończono, wykonano pewne rzeczy, które zostały zapoczątkowane w 2005 roku. Od tego czasu praktycznie nic się nie stało. Żaden program europejski nie miał takiego właśnie charakteru. Żaden program europejski miasto będące siedzibą tej strefy nie zrealizowało w ciągu 8 lat ani jednego programu razem ze strefą. Przecież to się wydaje oczywiste, że gmina i strefa, czyli ta spółka, która zarządza tym terenem, no, będą zabiegały i realizowały wspólne programy za pieniądze europejskie, właśnie idące w kierunku podniesienia atrakcyjności tego terenu. Żaden taki program nie został zrealizowany. Z tym trzeba oczywiście zgodzić. Wszystkie miejskie programy rozwojowe podporządkujemy tworzeniu jak największej ilości miejsc pracy w najbardziej rozwojowych dziedzinach. Mówiliśmy 8 lat temu, że naturalnym kierunkiem rozwoju Grudziądza, oprócz uzdrowiskowości, od usług zdrowotnych, oświatowych i tak dalej, są usługi transportowe, logistyczne i wynika to z niesamowicie atrakcyjnego położenia Grudziądza. Z autostrady A4, z węzła autostradowego. Proszę Państwa, ktoś mówi, 5 lat opóźnienia średnicówki, no dobra, ale wreszcie mamy. Otóż to nie jest obojętne. Proszę Państwa, ostatnie te lata, które straciliśmy, być może, ja chcę wierzyć, że nie, ale to był wyścig między nami, między Grudziądzem i Toruniem. O co? O to, gdzie, w którym miejscu i po której drodze będzie się odbywał główny transport z obwodu kaliningradzkiego, z krajów bałtyckich, ze ściany wschodniej w kierunku autostrady A1. Czy będzie się to odbywało po drodze numer 16 i kończyło na wejściu autostradowym w Grudziądzu, czy będzie się to odbywało po drodze numer 15, która od Ostródy biegnie i do drogą i będzie kończyło się na węzłach autostradowych w Toruniu. I w tym czasie prezydent Grudziądza całkowicie zarzucił moją inicjatywę z lat 2004-2005 organizowania gmin leżących na przebiegu drogi krajowej numer 16, które miały lobować raz przebudową tej drogi i zatem, żeby ta droga była tą właśnie preferowaną drogą do autostrady A1. To zostało zupełnie zaniechane, ale w międzyczasie Torun wybudował drugą przeprawę przez Wisłę. W znacznej mierze za własne pieniądze i za europejskie pozyskane przez miasto pieniądze wybudował dojazdy do węzła w Lubiczu i węzeł Czerniewice. I niestety, proszę Państwa, uważam i stawiam taką tezę, którą jestem w stanie udowodnić, że te 5 lat opóźnienia w budowie średnicówki prawdopodobnie zdecydowało o tym, że Grudziądz ten wyścig czeka. Ten wyścig czeka. Chciałbym się wiedzieć. Jak zostanę prezydentem, zrobię wszystko, żeby jeszcze o tę sprawę powalczyć, bo 16 ma całe mnóstwo naturalnych zalet. Parę lat temu wydawało się, że niemożliwe, żeby ten ruch nie poszedł przez węzeł w Grudziądzu. Ale dzisiaj wszystko wskazuje na to, że niestety zostało to przegrane. Usuniemy wszelkie przeszkody w podejmowaniu działalności gospodarczej. Osoby zakładające firmy otrzymają pomoc opiekuna przedsiębiorcy w kontaktach z urzędami, bankami i tak dalej. Podczas ostatniej debaty, witam tutaj uczestniczkę tej debaty i moją konkurentkę, panią Joasię Wiśniewską.
Jedna ze studentek, która była na widowni, zadała bardzo obszerne pytanie, ale takie sprowadzające się do tego, żeby szybko, krótko powiedzieć, co się zrobi, żeby młodzi ludzie mogli zarabiać tutaj co najmniej 3000 zł. To jest bardzo trudne pytanie, na które w minutę nie jest łatwo odpowiedzieć, ale wtedy też odpowiedziałem podobnie, że oczywiście zanim młodzi ludzie zaczną tu z marszu i na początek zarabiać co najmniej 3000 zł, to musi trochę podwieć. Ale jeżeli ktoś chce, żeby stało się to, mogło się to stać od razu, to my, ja dla niego też mam sposób. To znaczy, namawiam go do powrotu po studiach, po zdobyciu dobrego zawodu, bo to jest warunek, do powrotu do Grudziądza i rozpoczęciu w Grudziądzu własnej działalności. Robienia tego, co się lubi, czego się nauczyło, a ja gwarantuję, że usunę z jego drogi wszelkie przeszkody biurokratyczne, te, które są zależne ode mnie, ale również te, które są zależne od innych urzędów, które w tym mieście funkcjonują. Pomogę mu je pokonać. I ten opiekun inwestora, czy to biuro, które będzie miało tego typu ludzi, ono będzie głównie nie po to, żeby usuwać przeszkody, jakie urząd tworzy przed przedsiębiorcą. Bo żeby te przeszkody usuwać, to ja od tego jestem, ja za to odpowiadam i to jest moje zadanie. Ale będzie to ktoś, kto będzie się miał obowiązek opiekować tym przedsiębiorcą w jego kontaktach z Urzędem Skarbowym, w jego kontaktach z ZUS-em, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I ten typ pomocy zaoferujemy każdemu, kto będzie chciał w naszym mieście robić interesy. Egzotyczną turystykę wyjazdową urzędników zastąpimy profesjonalną promocją i marketingiem. Proszę Państwa, to, z czym mamy do czynienia w ciągu ostatnich lat, no trudno to nazwać jakąkolwiek promocją. To już nawet nie można do tego przykładać wiary profesjonalna, nieprofesjonalna. To jest nic. Czegoś takiego nie ma. Czegoś takiego nie ma. Ja miałem okazję, z racji tego, czym się zajmuję, czyli na zlecenie jednej z firm w Polsce szukałem miejsca do inwestowania. Na to nie mógł to być Grudziądz, bo miało to być miejsce na południu Polski. Ale proszę Państwa, w żadnym poważnym zbiorze ofert inwestycyjnych Grudziądz był nieobecny. Nie ma czegoś takiego jak Grudziądz. A w zamian za to mamy atrakcyjne wyjazdy do Chin, prawda, gdzie już kilkakrotnie bawili Grudziądzcy urzędnicy, do Hiszpanii. Z tym definitywnie kończymy. Zrywamy ze schematem Grudziądz miastem taniej siły roboczej. To jest zły schemat. Nie chcemy go kontynuować, ponieważ on nie prowadzi nas tak naprawdę do nigdy. Wprowadzimy lokalny program finansowego wsparcia młodych mieszkańców podejmujących pracę po odbyciu studiów na renowowanych uczelniach w kraju. Ja kiedyś rozwijałem ten projekt 4 lata temu. To będzie miało formę jednorazowej pomocy. Być może w pojęciu niektórych symbolicznej, ale mającej za zadanie pokazanie młodym ludziom, którzy gdzieś tam kończą studia i przyjdą tu się realizować, że miasto na nich zależy, że miasto jest gotowe ponieść jakiś wysiłek, aby im pomóc, aby im ich zachęcić do tego, żeby właśnie tutaj zaczynali. Całe Śródmieście objęte zostanie programem inkubatora przedsiębiorczości oraz programem Śródmieście wolne od podatków i danin lokalnych. Za chwilę do tego problemu jeszcze wrócę, tego rozwinę. Proszę Państwa, tania siła robocza i najdrożsi prezydenci. Bo dziwnym rządzeniem losu, czy przypadkowo, tak się składa, że miasto, którego, jak niektórzy twierdzą, jedynym atutem jest tania siła robocza i tę tanią siłę roboczą oferuje wszystkim wokoło, nie ma równie tanich prezydentów miasta. Co więcej, ma najdroższych prezydentów miasta. Tutaj ta reguła nie obowiązuje i nie dotyczy. I tu, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć jedno.
Ja powiem szczerze, że zawsze twierdziłem i dalej tak uważam, że ktoś, kto zostaje wynajęty, czy zatrudniony do zrobienia porządku, do posprzątania po kimś, nie powinien być wynagradzany gorzej niż ten, który tego bałaganu narobił. Tak uważam. Ale w tym wypadku jestem gotowy i deklaruję tutaj mieszkańcom Grudziądza i Państwu, ale głównie mieszkańcom Grudziądza, że po wygranych wyborach pierwszą inicjatywą, jaką przedstawię Radzie Miejskiej, to zwrócę się do niej z prośbą o obniżenie o 20% wynagrodzeń prezydentów miasta. Jednego, czy dwóch, czy trzech, w zależności od tego. Zwrócę się o obniżenie wynagrodzenia o 20% na tak długo, jak długo zwykły Grudziądzanin, ciężko w tym mieście pracujący, nie będzie zarabiał o 20% więcej. Jak on zarobi 20% więcej, to wtedy być może Rada się zastanowi, czy prezydent nie zasłużył na to, żeby również parę groszy więcej. Wcześniej nie. Szpital. Teraz już hasłowo. Szpital musi stać się istotnym atutem rozwoju Grudziądza, a nie kamieniem bliskim u szyi miasta, mówiąc obrazowo. Proszę Państwa, mamy szpital, na który społeczeństwo Grudziądza z ogromnym wysiłkiem, trudem, przez niesłychaną ilość przeszkód, prawda, w różnych czasach budowano. Szpital jest ukończony. I teraz się okazuje, że to, co powinno być naszym argumentem, co powinno zwiększać nasze szanse, co powinno podnosić nasz potencjał jako miasta, ale również potencjał dochodowy, staje się naszym największym problemem. Konieczna jest natychmiastowa sanacja finansów szpitala, zmiana sposobów jego zarządzania. Coś takiego deklaruję jako jedną z pierwszych, jeśli nie w ogóle pierwszą, decyzję po objęciu urzędu prezydenta. Ponieważ uważam, że sytuacja szpitala jest rzeczywiście dramatyczna. Wiele razy przy różnych okazjach mówiłem dlaczego. Wcale nie ze względu na ogromne zadłużenie. Wcale nie z tego powodu. Nie dopuścimy do zmian własnościowych szpitala, które mogłyby doprowadzić do utraty przez samorząd kontroli nad tym obiektem. Do tego nie dopuścimy. Szpital musi zostać pod kontrolą miasta i szpital musi na siebie zacząć w tym mieście zarabiać. Dlaczego usługi medyczne mogą być doskonałym interesem w ręku zagranicznego konsorcjum, które nimi zarządza i które się bije o te polskie szpitale, a nie może mi być w ręku samorządu. Może być i będzie. Szpital stanie się istotnym, dochodowym i sprawnym atutem Grudziądza. Sprawnym w każdym względzie i jako miejsce, gdzie będą leczeni na wysokim poziomie Grudziądzanie, ale jako miejsce, gdzie będą, gdzie wielu z nich znajdzie dobrze płatną pracę, i które będzie w stanie na siebie zarabiać. Taki model zarządzania tym szpitalem chciałbym zadeklarować. Jeśli chodzi o solarki, wrócimy do koncepcji zagospodarowania źródeł solarkowych dla celów uzdrowiskowych i rekreacyjnych. Proszę Państwa, od 8 lat, od 9 lat tego typu koncepcje są gotowe, leżą. To nie jest prawda, że ich nie było. One są, były i są. Trzeba po prostu do nich wrócić. Tylko potrzeba odwagi, myślenia, chęci, woli. Nie wiem czego. Wrócimy do pomysłu budowy osiedla u źródła i przemysłowego wykorzystania solarek. Również takie pomysły, takie koncepcje są. Twórca niektórych z nich
jest również dzisiaj gdzieś tutaj z nami na sali. Piotrze, gdzie jesteś? Ja widzę cię. Wrócimy do koncepcji budowy parku wodnego i centrum hotelowo-konferencyjnego. Za chwilę jeszcze będę miał okazję o tym powiedzieć. Wiem, jak to zrobić, wiem, skąd będą pieniądze. Sprawa nie jest bynajmniej nie do zrealizowania. Zrobimy z Solanek jeden z głównych atutów turystycznej oferty przyjazdowej Grudziądza. Proszę Państwa, rozmawiam z ludźmi, dzwonię do tego już osławionego Uniejowa, na który wiele razy się powoływaliśmy, rozmawiam z tymi ludźmi, oni zaczynali chyba nawet nieco później niż my, tuż po nas. I proszę Państwa, dzisiaj przez to miejsce przewija się rocznie 1 000 000 ludzi. Wyobrażacie sobie, ile pracy dla Grudziądza jest przy 1 000 000 przyjeżdżających tutaj gości, którzy przyjeżdżają, którzy się kąpią, korzystają z naszych solanek, z naszych hoteli, z naszych restauracji, którzy muszą jeść, spać, prawda, bawić się, zwiedzać i tak dalej, i tak dalej. 1 000 000 ludzi w baletki Uniejowie. No co prawda, większość z nich to oczywiście z okolicznych miast, ale to też by tak było. Też by tak było. Ile pracy dla Grudziądza. I to nie pracy za 4 zł za godzinę. 1 000 000 turystów. Czy to możliwe? No wydaje się, że to jest zupełnie nierealne. Ale jest możliwe. Zapewniam Was, że jest. Opracujemy i zrealizujemy całościową koncepcję turystyki przyjazdowej dla Grudziądza. Opracujemy profesjonalne materiały promocyjne. Proszę Państwa, coś takiego jak oferta przyjazdowa w Grudziądzu nie istnieje. Grudziądz czegoś takiego nie ma. Ale wiemy, jak to powinno wyglądać. Co się ma na to składać. Mamy przykłady, kiedy przy okazji różnych większych czy większych przedsięwzięć pojawiali się ludzie, którzy mieli koncepcję powiązania jednej atrakcji z całym szeregiem kolejnych, które powinny jej towarzyszyć. I przygotowanie całościowej oferty przyjazdowej to jest zadanie na tę kadencję. Zintegrujemy działania wokół solanek, parku wodnego, kompleksu wypoczynkowego w Rutniku, zagospodarowania Wisły, zabytków, obiektów militarnych, tradycji wojskowych i kulturalnych w jeden program turystycznej promocji Grudziądza. Ponieważ na ten program musi składać się to wszystko, ale z tego widać, jak wiele tych argumentów mamy i z czego możemy skorzystać. Do 2018 roku osiągniemy poziom co najmniej 500 000 odwiedzających rocznie. Czyli w tej kadencji musimy doprowadzić do tego, żeby ilość odwiedzających tu turystów była rocznie co najmniej 500 000. To jest do wykonania. To jest co prawda poziom taki jak Babalbork na przykład, który ma ten jeden obiekt i tylko to. Ale umie to sprzedawać. My mamy tych argumentów całe mnóstwo, ale nie umiemy tego ani sprzedać, ani zaprezentować, ani na tym zarobić. I to się zmieni. 500 000 do końca tej kadencji. A potem 1 000 000, który też jest osiągalny. Też jest realny. Ratujmy Grudziąckie Śródmieście. Powołamy Urząd Operatora Śródmieścia do realizacji programów. Programy będą 2, takie główne, zasadnicze. One już są na ukończeniu, przygotowujemy szczegóły. Inkubator przedsiębiorczości dla Grudziąckiego Śródmieścia to jest, oczywiście przeniesiemy tu wszystkie ulgi, poręczenia, prawda, i tak dalej, które związane są z inkubatorem, ale za tym pójdą dużo większe pieniądze, ponieważ Grudziąckie Śródmieście wymaga co najmniej 5-letniego programu bardzo wysokich inwestycji po to, żeby przywrócić je chociażby do stanu sprzed iluś lat. No, to, co jest teraz, to jest, mówię, to się nazywało rewitalizacja Śródmieścia przez likwidację. Taki de facto został zrealizowany program przez Roberta Majdowskiego. I drugi program, Śródmieście wolne od podatków i opłat. Oczywiście wszelkie zwolnienia z podatków i opłat
będą związane tylko i wyłącznie z prowadzeniem na terenie Śródmieścia działalności gospodarczej. Szczegóły tych programów też dogrywamy. Przy czym nie będzie to, będzie to pomoc prawdziwa, powszechna, kierowana do wszystkich, którzy tylko zdecydują się na terenie Starego Miasta prowadzić działalność gospodarczą. Ograniczymy zakres strefy płatnego parkowania. Na razie to, co deklaruję, że pierwsza godzina będzie za darmo, bo to wiem, że mogę zadeklarować, ale być może zakres tego rozszerzymy. Niektórzy mówią, a gdzie indziej wyłącza się Śródmieście, wyłącza się w ogóle z ruchu kołowego. Proszę Państwa, wyłącza się tam, gdzie życie gospodarcze, kulturalne, hippie wylewa się na ulicę, gdzie samochód przeszkadza życiu gospodarczym miasta, ale nie tam, gdzie trzeba z powrotem tchnąć życie w tę część miasta. Spróbujcie wyłączyć dojazd do galerii handlowej. Zobaczycie, co się stanie z obrotami tychże galerii. Spróbujcie nie puścić tam samochodów i każcie ludziom parkować kilometr od Alfy albo od innego miejsca. Zobaczycie, co się zacznie dziać. I podobnie ze Śródmieściem Grudziądza. Ono wymaga wskrzeszenia, powołania do życia, przywrócenia do życia. I dlatego musimy też ludziom umożliwić dojechanie tam i tego, żeby ludzie znowu nauczyli się, że tam się robi interesy, tam się kupuje, tam się przyjeżdża po wysoko kwalifikowane usługi. I ten program, który wstępnie rozpisujemy na 5 lat, to będzie ten program zwolnień od podatków i opłat i tego inkubatora przedsiębiorczości, mam nadzieję, wystarczy na to, aby przywrócić do życia tę część Grudziądza. Zatrzymamy rabunkową wyprzedaż majątku. Powstrzymamy wyprzedaż majątku komunalnego i zweryfikujemy te umowy, które już zostały zrealizowane, ponieważ zakładamy, że w wielu przypadkach nie zostały tam zachowane wymagane procedury i zostało naruszone prawo. Uwłaszczymy na preferencyjnych warunkach najemców lokali mieszkalnych z równoczesną ofertą kredytu hipotecznego dla najuboższych. Bo często, wykorzystując biedotę ludzi, tego, że ludzi nie stać nawet na wykupienie tych mieszkań za te 30 bardzo preferencyjne procent wartości, no sprzedaje się całe bloki z lokatorami. Otóż nie, tym lokatorom miasto powinno przyjść z pomocą, umożliwiając w porozumieniu z bankiem również tym najuboższym wykupienie tych mieszkań. Umożliwimy wykup lokatorowym dotychczasowym najemcom. Rozwiniemy budownictwo TPS-u jako źródło pozyskiwania przez miasto lokali komunalnych. Był taki projekt opracowany w 2006 roku, kiedy miasto jako udziałowiec TPS-u, jako miasto byłoby członkiem TPS-u, zamierzało budować budynki w tym systemie. To jest bardzo atrakcyjny system, ale ponieważ nie wszystkich na to stać, więc zasiedlanie tych budynków miało się odbywać na zasadach komunalnych. Z tego pomysłu zrezygnowano, wrócimy do niego, bo to jest dobry sposób na rozwiązywanie problemów mieszkaniowych. Naprawimy skutki nielegalnych działań miasta i spółek komunalnych wobec lokatorów. To będzie oczywiście grudziąckiego podatnika kosztowało, ale nie ma innej rady. Miasto zawiniło, miasto skrzywdziło lokatorów tych sprzedanych budynków i miasto musi tę krzywdę w wyniku wyroków sądowych naprawić i naprawić, bez względu na to, ile miałoby to nas kosztować. Finanse i fundusze europejskie. Powstrzymamy lawinowe zadłużenie miasta. Ustabilizujemy i zrównoważymy podczas tej kadencji budżet Grudziądza. To jest możliwe. To jest możliwe. Żebyśmy doprowadzili głównie poprzez podniesienie potencjału dochodowego i efektywniejsze wykorzystanie majątku do tego, żeby nawet przy tej wielkości zadłużenia, nawet przy założeniu, że będziemy jednak realizowali jakieś nowe
inwestycje, żebyśmy byli w stanie w ciągu kadencji doprowadzić do sytuacji budżetu zrównoważonego. Nie zwiększymy obciążeń podatkowych mieszkańców z tytułu podatków i opłat lokalnych. To też jest możliwe. Tu, proszę Państwa, jestem głęboko przekonany, jestem tutaj, mam też sporo praktycznych doświadczeń. Podnoszenie podatków nie jest sposobem na podnoszenie potencjału dochodowego miasta. Zabieranie, każda złotówka zabrana mieszkańcowi w ręku urzędnika jakimś cudem zmienia się zawsze w 50 groszy. W związku z tym proponuję, żebyśmy tą złotówkę zostawili w kieszeni mieszkańców, a być może u niego ona się zmieni w złoty 50. I to będzie ten zysk i tej logiki będziemy się przy zarządzaniu grudziącym trzymać. Nie w drenowaniu kieszeni podatników leży pomysł na zwiększenie potencjału dochodowego miasta. Zerwiemy z tradycją bezmyślnego wydawania funduszy europejskich. To jest to, o czym, co wiele razy powtarzam. Proszę Państwa, pieniądze europejskie, jak każde inne, można wydawać mądrze i głupio. Myślę, że w Grudziądzu w ciągu ostatnich 8 lat mieliśmy bardzo dużo przypadków tego drugiego sposobu wydawania. I często słyszę taką argumentację, że ale czego się czepiasz, przecież to są i pieniądze europejskie, z Unii Europejskiej, to nie, nie. Skądkolwiek by te pieniądze były, nie wolno wydawać ich w sposób głupi. Lepiej ich w ogóle nie wydać. To nie jest prawda, że jak dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej, to wydajmy je na cokolwiek. Nie. Wydajmy je tak, aby wszyscy mieli z tego korzyść. Aby z tego powstały nowe miejsca pracy, aby z tego powstały nowe podatki, aby z tego zwiększył się dochód, zwiększyły się dochody miasta. I tylko tak, i tylko na takie przedsięwzięcia będziemy wydawali pieniądze unijne. I tylko takie będą przygotowywane. Drobna dygresja. Mamy teraz ten wielki port wybudowany za 40 milionów złotych. To jest, ja mam trochę wyobraźni finansowej. 40 milionów nie robi na mnie jakiegoś takiego wrażenia, ale jednak to jest kupa pieniędzy. Na ile razy tam idę, to ja bym nie patrzył, ja tam nie widzę 40 milionów złotych. Nie widzę. Ale dobrze, jest wybudowane, ok. I teraz pierwsze, co zrobimy po wygranych wyborach, to dla tego miejsca, na który wydano 40 milionów złotych, przygotujemy program, jak zrobić, żeby od jutra można było do tego interesu nie dopłacać. Bo teoretycznie normalna, dobra inwestycja to powinna być taka, że ponosimy koszty, kiedy ją budujemy. Kiedy skończyliśmy budowę, zaczynamy odzyskiwać swoje pieniądze, zaczynamy na niej zarabiać. Ta nie. Ta została wybudowana z założeniem, że będziemy do niej co roku dopłacać. Z takim sposobem inwestowania w Grudziądzu kończymy. Nie będzie. Fundusze unijne pozyskamy na inwestycje rentowne, prodochodowe i tworzące nowe miejsca pracy. To jest chyba jasne i oczywiste. Stop dla afer, korupcji i nepotyzmu. Proszę Państwa, nie chcę przypominać, bo wszyscy doskonale o tym wiemy, że w zasadzie, jeżeli spojrzy się na 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, to możemy właściwie historię tych 8 lat opisać historią kolejnych afer. Wymienić od Stoczniowej, prawda, poprzez wszystkie kolejne, aż do tej ostatniej. Tak, to jest 8 lat, które wyznaczają kamieniami milowymi tych 8 lat, są kolejne afery. I w Grudziądzu nie jest inaczej. I przede wszystkim wprowadzimy czytelne, jawne zasady wynagradzania urzędników, prezesów spółek, dyrektorów jednostek komunalnych. To nie jest tajne. To, że wam się mówi od 8 lat, że wynagrodzenia prezesów spółek, dyrektorów i tak dalej objęte są jakąś tajemnicą, to jest nieprawda. To jest nieprawda.
spółka komunalna, nawet jeżeli jest spółką prawa handlowego, to nie jest spółka jak każda inna. To nie jest spółka Kowalskiego z Wiśniewskim. To jest spółka, w której zaangażowane są publiczne środki. I w tej spółce wszystko musi być jawne. I będzie jawne. Uniemożliwimy łączenie funkcji urzędniczych z funkcjami w radach nadzorczych spółek i pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu. Proszę Państwa, to jest coś, co jeszcze za dwie kadencje temu, za mojej kadencji, nie mieściło się w głowie. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby którykolwiek z moich zastępców, czy nie najmów ja, albo któryś z zastępców, albo któryś z dyrektorów mojej, czy kierowników wydziałów, mógł być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej spółki komunalnej i brać z tego tytułu wynagrodzenie. To się nie mieściło w głowie. Tu jest pani sekretarz z tamtych czasów. Doskonale wie, że było to nie do pomyślenia, prawda? Dzisiaj coś takiego jest na porządku dziennym. Dzisiaj, nie dalej jak dzisiaj, jeżeli czytaliście po polsku. Mamy kolejną aferę z tym, że prokurator bada, ile pieniędzy wyłudzili urzędnicy od Centrum Edukacji Ekologicznej. Proszę Państwa, bo to jest normalność, normalna praktyka w tym mieście. Tak, że urzędnicy, którzy widocznie za mało zarabiają, którzy nie mogą końca z końcem związać, pootwierali sobie całe mnóstwo kraników w spółkach, w instytucjach, do których trafiają miejskie pieniądze i sobie dorabiają. I ktoś, kto coś takiego toleruje, potem nagle jest zdziwiony i mówi, no ja nie wiedziałem o tym, że coś takiego się dzieje. Otóż dzieje się, panie prezydencie. Dzieje się w pańskim urzędzie. Na co dzień. I wszyscy o tym wiedzą. Ujawnimy wszelkie związki osób decyzyjnych i członków ich rodzin z firmami i instytucjami miejskimi lub pracującymi na miejskich zleceniach. Ja kiedyś użyłem takiego sformułowania, tak jest zresztą napisane w tym programie, że wprowadzimy zasady składania oświadczeń przez urzędników co do tych powiązań. I ktoś mnie pytał z dziennikarzy, bodajże, czy to jest zgodne z prawem. Proszę Państwa, tak, to nie tylko jest zgodne z prawem, to tak naprawdę jest obowiązkowe. Otóż każdy urzędnik powinien zgłosić i ma obowiązek zgłosić wszelkie przypadki, w których dochodzi do konfliktu interesów. Jeżeli jestem urzędnikiem, który organizuje czy uczestniczy w rozstrzyganiu przetargów, a moja żona pracuje czy staje do tych przetargów, to ten fakt muszę zgłosić. Tylko, że tego nikt nie egzekwuje. Co więcej, niektórzy sądzą, że domaganie się takiej informacji jest niezgodne z prawem. Nie! Jest jak najbardziej zgodne z prawem. I będzie egzekwowane. I będzie egzekwowane. Nie może być tak, jak co jest praktyką ostatnich czasów, że wreszcie dopiero jak Centralne Biuro Antykorupcyjne stwierdza naruszenie ustawy antykorupcyjnej, to sprawa staje się publiczna. Proszę Państwa, tego typu sprawy są nagminne w tym mieście. Przywrócimy wysokie standardy funkcjonowania instytucji miejskich, wymagania certyfikatu ISO i zasady naboru na stanowiska urzędnicze. Przywrócimy, bo z jakichś powodów z nich zrezygnowano. Oczywiście, jak sądzę, na tej sali wszyscy wiemy z jakim. Tak dla obywatelskiej aktywności. Stworzymy nowe reguły funkcjonowania budżetu obywatelskiego, przeznaczymy na ten cel 1% corocznych dochodów budżetowych. Ponieważ zrezygnujemy z tej fikcji, którą był budżet obywatelski w wydaniu tegorocznym. To była kpina z obywateli, z mieszkańców, z konsultacji, z głosowań, prawda, i tak dalej. Zrobimy z czegoś, co nazywa się budżetem obywatelskim, prawdziwe narzędzie, którym będą posługiwali się obywatele. Obniżymy do 500 ilość podpisów do złożenia inicjatywy obywatelskiej, sprecyzujemy zasady jej rozpatrywania. Proszę Państwa, 500 to i tak jest bardzo wysoki poziom. Kto zebrał 500 podpisów, to ma przecież prawo do tego, żeby nad jego propozycją Rada Miejska poważnie się
pochyliła. 500 obywateli Grudziądza, którzy skrzyknęli się co do jakiej sprawy, że chcą ją przekazać władzy, no to jest naprawdę bardzo dużo. Ale dzisiaj ten limit wynosi w Grudziądzu 5000. No przecież to jest jakaś paranoja. To jest paranoja. 5000. Zrobimy 500. Jeżeli się okaże za duże, to proszę Państwa, prawda jest taka, ustalimy ten limit na 500. Ale jeżeli 200 obywateli podpisze się pod jakimś problemem, to zapewniam Państwa, że to też nie może być coś, co prezydent miasta czy Rada Miejska wyrzuci do kosza. Bo to też są, to też jest bardzo duża grupa, która oczywiście chce nas poinformować. Usankcjonujemy społeczny nadzór nad kierunkami rozwoju miasta i specjalizowanym stowarzyszeniom i organizacjom mieszkańców. Proszę Państwa, tu nawiązuję do czegoś, co jest mi bardzo bliskie. Ale oczywiście dotyczy to innych też dziedzin, ale to widzę na przykładzie stowarzyszenia tego, co się dzieje wokół ścieżek rowerowych, dróg rowerowych i tak dalej. Teraz proszę Państwa, ściągnęliśmy firmę, która przygotowała i rozpoczęła konsultacje na temat systemu ścieżek rowerowych. Zapłacimy za to w sumie, nie wiem, około 80-90 tysięcy złotych, pierwotnie miało być nawet 250, ale nawet 80, proszę Państwa. Akurat Grudziądz w tym zakresie środowisko rowerowe nie tylko jest tak dobrze zorganizowane, ale również dysponuje tak profesjonalnym rozeznaniem tego problemu, że mogliśmy to wszystko i mamy to tak naprawdę wszystko za darmo. Tylko nikt z tego nie chce skorzystać. Ostatnio te pierwsze konsultacje, my niestety miały te słabości jak każde inne. No, jakaś grupa z Gdańska czy z ktoś przyjechała, która nie ma pojęcia o mieście, dla którego ma tworzyć, zobaczyła i pewnie, nie wiem, może z lotu ptaka, czy na mapie, coś tam narysowała, ale ma i tak jedną zaletę. To znaczy, da się z nimi rozbawić. Oni przynajmniej słuchają tego, co się do nich mówi i rowerzyści już są z tego zadowoleni. Ale po co to robić? Po co to robić, jeżeli w naszym mieście możemy to przygotować za niewspółmiernie mniejsze pieniądze lub za żadne pieniądze, a zdecydowanie lepiej. To będziemy, do tej aktywności obywatelskiej będziemy się dać. Przywrócimy coroczne spotkania prezydenta z mieszkańcami wszystkich dzielnic i co więcej, zainicjujemy kwartalne, będę do tego namawiał rady, żebyśmy zaczęli kwartalnie, wytworzyli tradycję kwartalnych spotkań pełnego składu radnych z danego okręgu z mieszkańcami tego danego osiedla. Ponieważ pojawiają się różnego rodzaju wnioski o rady osiedlowe i tak dalej. Proszę Państwa, przy dzisiejszym podejściu do demokracji i tak dalej, do niechęci do angażowania się politycznego, to często są twory, które się nie dadzą przeprowadzić. Natomiast, proszę Państwa, w naturalny sposób dla tego małego środowiska, dla tego osiedla, dla Tarpna, Owczarek, dla lotniska, dla Śródmieścia, czy wreszcie dla tego dużego osiedla, tych 5 radnych, czy tych 8 radnych, to jest w naturalny sposób w zasadzie również rada tego osiedla. Tylko ona musi mieszkańcy muszą wiedzieć, gdzie oni są, ona musi się z tymi mieszkańcami spotykać i niech pełni na tym osiedlu taką właśnie rolę. I do tego radnych przyszłej Rady Miejskiej z wszystkich opcji będę zachęcał i namawiał. Przywrócimy dobre obyczaje demokratyczne w funkcjonowaniu Rady Miejskiej. Przede wszystkim szacunek dla opozycji i przewodniczenie opozycji Komisji Rewizyjnej. To jest elementarz dobrych nawyków, dobrych zwyczajów politycznych, dobrego wychowania, który w odrodzonym samorządzie po roku 90 nigdy nie został złamany aż do czasów Platformy Obywatelskiej. I to też trzeba przypomnieć. I teraz proszę Państwa ostatni slajd, kończę, nie wiem, że było długo, ale proszę Państwa, nasza oferta. Jesteśmy jedyną realną siłą zdolną powstrzymać degradację naszego miasta. Mówię to z pełną odpowiedzialnością i z pełnym szacunkiem dla wszystkich moich konkurentów, ale uważam, że jedynie zjednoczone siły grudziąckiej prawicy, Prawo i Sprawiedliwość,
na budziące. Polska razem, solidarność, są, dysponują potencjałem, który może to nasze miasto poprowadzić we właściwym kierunku. Tylko wybrałby odwagę strategicznego myślenia o naszym mieście z perspektywą i rozmachem i tylko wybrałby całościową koncepcję rozwoju Grudziądza, mamy doświadczenie w zarządzaniu miastem i ludzi, którzy są gotowi potrafią to robić. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich Grudziądzan, również do naszych politycznych konkurentów, również obecnych na tej sali, którzy nie akceptują obecnego sposobu zarządzania miastem. Jeśli chcecie zmiany, jeśli nie godzicie się na Grudziądz lumpeksów, borysów i lombardów, jeśli wierzycie, że Grudziądz to wciąż miasto o ogromnych możliwościach i potencjale, jeśli kochacie nasze miasto i jeśli odrzucicie propozycję obecnej władzy, aby z Grudziądza uciekać, bo taką propozycję jakiś czas temu Robert Pawlikowski złożył, że właściwie jego rachuby na obniżenie bezrobocia w Grudziądzu wiązały się z tym, że liczył, że dużo więcej Grudziądza wyjedzie. Zawiedliśmy. To jeżeli wszystkie te punkty akceptujecie, to znaczy, że nie jesteśmy, że jesteśmy po tej samej stronie barykady i do realizacji tego programu potrzebuje również was. I taką ofertę w imieniu mojego komitetu, w imieniu Komitetu Prawa i Sprawiedliwości składa również naszym politycznym konkurentom pod tymi warunkami, które tu widzimy. Dziękuję Państwu za uwagę.